My na Ziemi żyjemy orbitując wewnątrz rozpływającej się atmosfery macierzystej gwiazdy, więc to, co się dzieje na tej gwieździe, musi się odbijać na naszej planecie. Radio naukowe. Kiedy do Ziemi dociera chmura namagnesowanej plazmy, nasza magnetosfera jest zgniatana i doprowadzana do drgań, co, jak opowie w podcaście Heliofizyk, którego przed chwilą słyszeliście, prowadzi do prawdziwego zoozjawisk, takich jak burze magnetyczne czy zaburzenia jonosfery. Jak wiele dzieje się na Słońcu, jak potężny ma to wpływ na życie na Ziemi, ile jeszcze o Słońcu nie wiemy i wreszcie, czy ta najbliższa nam gwiazda aby na pewno jest nam przyjazna. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast, który rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów. Jeśli chcecie do nich dołączyć, zajrzyjcie na patronite.pl/radionaukowe. Przed Wami odcinek numer 72. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz wiedzę. Pan profesor Arkadiusz Berlicki jest gościem Radia Naukowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Paweł Rudawy również jest gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Obaj panowie są z Zakładu Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej, Uniwersytet Wrocławski. I obaj są kierownikami. Przy czym pan profesor Arkadiusz Berlicki jest kierownikiem samego zakładu, a profesor Rudawy jest kierownikiem projektu ROSI, o którym będziemy dzisiaj w Radiu Naukowym mówili. O Słońcu będziemy rozmawiać przede wszystkim. Słońce to jest bardzo pracowita gwiazda. Dużo się tam dzieje, prawda, panowie? Pan profesor Berlicki. No tak, w tej chwili Słońce, i no nie tylko w tej chwili, ale Słońce nie jest taką zwykłą, spokojną gwiazdą, tylko jest gwiazdą aktywną, która wykazuje różne takie ciekawe zjawiska, które jakby wykraczają poza to spokojne promieniowanie Słońca. Co to jest ta aktywność Słońca? Co to takiego? Wyobraźmy sobie, że w odległości 150 milionów kilometrów od nas dyszy żarem gigant. Gigant o średnicy 1,5 miliona kilometrów, ale zbudowany z plazmy, nie z materii nieprzewodzącej, lecz z materii, która idealnie przewodzi prąd elektryczny. Jeżeli teraz tą materię tak napędzimy, że zacznie okrążać w odpowiedni sposób, w odpowiednim systemie ruchów gwiazdę, to uzyskamy gigantyczny generator pól magnetycznych. Wzmacniasz, w zasadzie wzmacniasz pól magnetycznych. Te pola oczywiście są monstrualnej siły, są kilka tysięcy razy silniejsze niż pole ziemskie. I przy tak wielkich polach magnetycznych oddziaływania tego pola na plazmę stają się po prostu dominujące w niektórych warstwach naszej gwiazdy. W tym miejscach, gdzie te pola ulegają najsilniejszym przemianom, najsilniejszym zmianom, gdzie plazma musi dopasowywać się do zmian pola magnetycznego, obserwujemy ogromne bogactwo zjawisk, w tym części zjawisk eruptywnych, część zjawisk ewolucyjnych, które łącznie nazywamy aktywnością magnetyczną Słońca. Czyli Słońce jest cały czas aktywne, tam co bulgocze wszystko? Można tak nie cały czas. Nie cały czas. To jest tak, że ta aktywność zmienia się częściowo okresowo. Najbardziej znany jest ten cykl Schwabego, odkryty zresztą przez Szewca, 11-letni. Ale są okresy, kiedy ten cykl jest chaotyczny. Mamy okresy wielkiej aktywności albo mamy okresy bardzo małej aktywności. W każdym razie no, można powiedzieć, że jest to kipiący garnek plazmy. I ponieważ mówimy tutaj nie o procesach o skali ludzkiej, ziemskiej, tylko gwiazdowej, to muszą one odbijać się również na kondycji Ziemi. A co to jest ta plazma? Jeszcze to uzupełnijmy, pan profesor Berlicki. No, plazma to jest pewien rodzaj gazu, w którym cząsteczki nie są neutralne elektrycznie, tylko są zjonizowane. Czyli jeżeli znamy budowę atomową, atom składa się z jądra naładowanego dodatnio i otaczających go elektronów. No, to jest takie proste przybliżenie, bo wiadomo, że fizyka kwantowa ma swoje prawa. Swoje zdanie na ten temat. Tak? Swoje zdanie, dokładnie. I teraz w pewnej temperaturze istnieją pewne warunki fizyczne, właśnie na przykład na Słońcu,
lodu wewnątrz Słońca, ale także w atmosferze Słońca, gdzie na przykład temperatura powoduje, że część z tych elektronów jest straconych, czyli uwalnia się od tego jądra i powstają, i one sobie latają swobodnie, a samo jądro jest w tej chwili naładowane dodatnio w pewien sposób, ma pewien ładunek. I właśnie to naładowanie tych cząsteczek powoduje, że i biorąc pod uwagę pole magnetyczne, o którym wspominał kolega, które jest obecne na Słońcu, zarówno w jego wnętrzu, jak i w atmosferze Słońca, te cząsteczki oddziałują z tym polem. One nie mogą się poruszać tak, jak chcą, natomiast linie sił pola magnetycznego, czy kształt tego pola determinuje, określa ich ruch, powoduje, że są, no, w pewien sposób te ruchy są uporządkowane i to powywołuje różne ciekawe właśnie zjawiska aktywne, o których może za chwilę powiemy więcej. No dlatego heliofizycy nazywają wręcz, że zachodzi wmrożenie plazmy w pole albo pola w plazmę. Wyobraźmy sobie wmrożenie materii, która ma powiedzmy 1 000 000 kelwinów. To nie jest lód i sznurek, to jest pole magnetyczne i chmura cząstek, które nie mogą poruszać się w poprzek tego pola. No to teraz pan nas wszystkich zastrzelił, mówiąc o wmrożeniu. Gdzie tu wmrożenie przy Słońcu? Tak jest, ale efekt jest bardzo zbliżony. Jeżeli wyobrazimy sobie sznurówkę, którą zanurzymy w kubeczku z wodą i zamarznie, to albo ciągniemy za sznurówkę i pociągniemy kubuczek, albo ciągniemy za kubeczek i pociągniemy sznurówkę. Podobnie, jeżeli mamy bardzo silne pole magnetyczne i zacznie się ono poruszać, to ciągnie za sobą uwięzione w nim plazmę, a odwrotnie, jeżeli mamy bardzo gęstą plazmę, taką jak we wnętrzu Słońca i słabe stosunkowo pole, to pociągnie one pole, więc efekt jest wizualnie ten sam, stąd i nazwa wmrożenie. To ciekawe. Jest dużo pojęć związanych z Słońcem. Wiatr słoneczny, pogoda kosmiczna. Co to takiego jest? Mogą to panowie wyjaśnić, profesor Berlicki? Te pojęcia są właśnie związane ze zjawiskami aktywnymi na Słońcu i one dotyczą już bardziej otoczenia Słońca, heliosfery na przykład. Nie, jeszcze może wrócę do tych zjawisk aktywnych, o których kolega wspomniał, że takie trzy główne zjawiska aktywne na Słońcu, które są związane z polem magnetycznym właśnie, to są po pierwsze plamy słoneczne, no, które gromadzą się w obszary aktywne. Są to protuberancje słoneczne, czyli takie obszary, czy obłoki plazmy, czy takie chmury plazmy zawieszone właśnie w tym polu magnetycznym nad powierzchnią Słońca, czyli w atmosferze Słońca, oraz najbardziej spektakularne rozbłyski słoneczne, czyli popularnie nazywane wybuchami na Słońcu, które to zjawiska, no, wymagają może większego opisu, ale to może za chwilę. W każdym razie tam idea tego, czy mechanizmy w rozbłyskach słonecznych polegają na tym, że następuje zamiana formy energii, następuje wydzielanie energii termicznej, świetlnej i innej w formie wybuchu. I właśnie te zjawiska, wszystkie zjawiska aktywne, mają wpływ na wiatr słoneczny, na pogodę kosmiczną. Jeszcze wspomnę, że z takich ważnych zjawisk związanych z aktywnością są to koronalne wyrzuty masy. Czyli inaczej mówiąc, takie wyrzuty plazmy właśnie ze Słońca w kierunku przestrzeni kosmicznej, przestrzeni międzyplanetarnej. Takie bańki czasami na tych filmach z koronografów właśnie tych orbitujących wokół Ziemi widać takie bańki. No w każdym razie te wszystkie zjawiska aktywne, a głównie rozbłyski i te koronalne wyrzuty masy, one wysyłają dodatkowo plazmę, która jest gęstsza, zawiera w mrożone pole magnetyczne i rozprzestrzenia się właśnie w heliosferze, osiągając też orbitę Ziemi, czy samą Ziemię nawet, i wywołując różne ciekawe zjawiska. I cały ten zakres tych zjawisk, na które wpływ ma głównie Słońce, ale nie tylko Słońce, nazywa się pogodą kosmiczną. Tutaj warto chyba powiedzieć o skali tych zjawisk, o których Arek mówi. Wyobraźmy sobie, że taki typowy rozbłysk słoneczny, wcale nie taki największy, jaki może się zdarzyć, ale taki typowy, taki tam przeciętniaczek, jak to my mówimy, wydziela 10 do 25 Joule energii. 10 do 25 to jest jedynka i 25 kółeczek za nią. No to ciężko sobie wyobrazić, więc przeliczmy to sobie. To jest 136 tysięcy lat zużycia energii przez Unię Europejską albo 2,5 miliarda gigatonowych bomb wodorowych. Nie możemy jakoś tej energii pobrać tutaj na Ziemię? Ale problem polega na tym, że gdybyśmy nie byli odlegli o 150 milionów kilometrów, gdyby nas nie broniła ziemska magnetosfera i atmosfera, po jednym takim wybuchu bylibyśmy skasowani. Podobnie takie CME, to jest 1,5 miliarda ton plazmy pędzącej przez przestrzeń kosmiczną średnią prędkością 500 km na sekundę. CME, coronal mass ejection, czyli koronalny wyrzut masy. Tak. Okay. I taka masa pędzi z prędkością kilkaset razy większą niż prędkość pocisku wystrzelonego z rufy armatnie. No i to wszystko pędzi w stronę Ziemi.
Jeżeli co się mamy wydarzy? Pecha, to tak. No tak, no bo to jeśli może czasem to... nie. I co się wydarza wtedy? To się rozpływa gdzieś tam, zanim do nas dotrze, rozrzedza się, czy uderza w nas pełną prędkością? A pamięta pani, redaktor, takie filmy, tropikalny jest huragan i ludzie z parasolem próbują iść pod ten wiatr i nagle albo są owinięci tym parasolem, aha, albo ten parasol im wyrwało. W momencie, kiedy do Ziemi dociera taka chmura namagnesowanej plazmy, wywiera ogromne ciśnienie dynamiczne na naszą magnetosferę. Zgniata ją, ponieważ ten napływ jest oczywiście turbulentny i niejednorodny. Tam magnetosfera zaczyna drgać. To powoduje, że my, mrówęki żyjące u podstawy tej magnetosfery, choć bezpośrednio tego nie czujemy, to są, jesteśmy nagle otoczeni ogromnym zoo zjawisk, burze geomagnetyczne, zorze polarne, jet stream, zaburzenia jonosfery, przegrzewanie jonosfery. Tu można różne zjawiska wymienić w zależności od tego, jaki czynnik aktywności zadziała, czy to był rozbłysk, czy to był CME. Dość powiedzieć, że to w sposób fundamentalny kształtuje procesy zarówno geofizyczne w rozumieniu takich procesów krótkotrwałych, jak prawdopodobnie również wpływa na procesy klimatyczne i być może nawet w krótszej skali na procesy pogodowe. Więc niewątpliwie, choć z wielką przesadą, ale jednak z pewną dozą prawdy jest, że my na Ziemi żyjemy orbitując wewnątrz rozpływającej się atmosfery macierzystej gwiazdy. Więc to, co się dzieje na tej gwieździe, musi się odbijać na naszej planecie. Bo właśnie mówią panowie o heliosferze. To jak szeroko ta heliosfera sięga? No, heliosfera sięga... Definicja heliosfery nie jest taka precyzyjna, zależy od pewnych kryteriów, ale ona sięga do tego momentu, kiedy Słońce dominuje swoim wpływem nad wpływem materii międzygwiazdowej, nad wpływem innych gwiazd. Ja tylko jeszcze wrócę do tego właśnie, o czym mówił kolega. Tutaj trzeba sobie uzmysłowić bardzo istotną rolę właśnie ziemskiego pola magnetycznego. To ziemskie pole magnetyczne, niekoniecznie polskie, ale ziemskie pole magnetyczne, ono po prostu chroni nas przed tym wszystkim, częściowo nas chroni, przed tymi strumieniami cząstek właśnie wyrzuconymi ze Słońca, przed promieniowaniem, twardym promieniowaniem rentgenowskim, ale to akurat chroni nas atmosfera, bo ona pochłania ultrafiolet i promienie rentgenowskie. I ta nasza magnetosfera, czyli i atmosfera, po prostu jest jako taki płaszcz ochronny wokół Ziemi, który umożliwił prawdopodobnie powstanie życia i uchronił nas przed tymi wszystkimi promieniowaniami jonizującymi. Tu jeszcze też a propos tych efektów geofizycznych czy atmosferycznych wywołanych aktywnością Słońca i tymi wyrzutami masy, tu też warto wspomnieć o takim bardziej praktycznym też wpływie na życie codzienne, na przykład na satelity, na telekomunikację i tak dalej. Na astronautów, którzy są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście. Po to tutaj właśnie, o czym kolega będzie niedługo pewnie mówił, o różnych projektach, które mają na celu właśnie przewidywanie i jakby badanie tej pogody po prostu kosmicznej i jakby przewidywanie, kiedy ona może mieć jakby bardziej destrukcyjny wpływ na astronautów i wtedy na przykład unikanie wyjść tych spacerów kosmicznych. Nawet warto powiedzieć, że w przypadku silnych burz geomagnetycznych pasażerowie samolotów przelatujących nad biegunem północnym mogą zostać napromieniowani dawką, no co prawda nie jakoś, ale kilka razy przekraczającą na przykład dawkę otrzymywaną podczas zdjęcia rentgenowskiego w przychodni. Póki latamy na orbicie okołoziemskiej, na ISS, to problem jest niewielki tak naprawdę, bo chroni nas magnetosfera, która jest dość rozległa. Problem naprawdę zacznie się, jak się wybierzemy na Marsa. Magnetosfera sięga przynajmniej na 10 promieni ziemskich od strony Słońca. Czyli to jest jakieś 60 tysięcy kilometrów. Jak latamy na orbicie 200, 300, 500 kilometrów na Ziemi, jesteśmy dobrze wewnątrz. Ale jak polecimy na Marsa, musimy się wychylić z tej magnetosfery i wtedy wszystkie te oddziaływania, o których Arek wspominał, w szczególności promieniowanie przenikliwe i cząstki plazmy docierają bezpośrednio do statku kosmicznego, a przez statek kosmiczny to tak naprawdę jest cienka puszka z aluminium. Każdy gram się liczy, więc wtedy zagrożenie dla zdrowia będzie naprawdę istotne. Ale w czasie samej podróży, czy na Marsie też? W obu przypadkach, zarówno w czasie podróży, no bo statek kosmiczny nie jest dobrym ekranem dla promieniowania kosmicznego i tego wysokoenergetycznego. Też tutaj jeszcze uzupełnię kolegę, że też podróże na Księżyc, to ten sam efekt. Tam nie ma magnetosfery. Co prawda jest ziemska magnetosfera, ona już jest trochę słabsza, ale też to promieniowanie, nie ma tam atmosfery. Także ten rentgen... Na Księżyc lecimy 3
dni. To można wycelować tak, tak żeby... żeby nie było aktywności Słońca, no dokładnie. To jest 9 miesięcy tak. w jedną stronę. Bo my mamy magnetosferę, ale na Księżycu jej nie ma, tak, na Marsie. Tak, oczywiście. I dlaczego my mamy? Dlatego na przykład nie ma Marsjan. No ale dlaczego my mamy, a Marsjanie nie a mają? Jest... Z czego ona się wzięła? To może tak. To są dwa aspekty. Dlaczego my mamy i dlaczego ich nie ma. My mamy ją dlatego, że jądro Ziemi ma bardzo specyficzną budowę. Samo jądro, samo wnętrze jest po prostu ogromną bryłą żelaza z niklem i prawdopodobnie w stanie stałym. Ale otoczony jest płaszczem tej samej materii, ale w stanie ciekłym. Ciecz żelazowa jest znakomitym przewodnikiem ciepła. Więc tu działa ten sam, oczywiście przy innej konfiguracji, mechanizm, który powoduje wzmacnianie pól magnetycznych na Słońcu. Jest to po prostu dynamo, tylko że geofizyczne, a nie heliofizyczne. I teraz nasza Ziemia po pierwsze jest ciężka, a po drugie ma silną magnetosferę. Co to znaczy? To znaczy, że prędkość ucieczki gazów atmosferycznych jest ta prędkość ruchów termicznych. Ogon Maxwella tych ruchów jest stosunkowo niski w stosunku do prędkości ucieczki. A po drugie, magnetosfera i ionosfera zabezpieczają Ziemię przed wypłukiwaniem jej atmosfery przez wiatr słoneczny. A Mars, mały, bez pola magnetycznego, bardzo szybko utracił atmosferę, zarówno ze względu na ucieczkę w polu grawitacyjnym, jak i wydmuchiwanie przez wiatr słoneczny. Jak stracił atmosferę, to stracił oceany, stracił szansę na życie. Więc wydawałoby się, że marginalne efekty, prawda, które co nas dotyczy, czy ktoś ma kompas, czy nie ma kompasu, mogą być decydujące dla tak fundamentalnych spraw, jak możliwość powstania czy utrzymania życia, bo być może nawet zdążyło coś tam powstać, kto wie. Ale mogło być zdmuchnięte, no, tak? Zdmuchnięte może raczej nie, ale to jest bardziej długofalowy proces. Po prostu atmosfera była słaba. Może początkowo była atmosfera, bo tam była na przykład działalność wulkaniczna i mogły jakieś gazy być. Co prawda nie te, co my potrzebujemy do życia, czyli nie powstała tam roślinność, która by na przykład w procesie fotosyntezy produkowała tlen. No ale i tak czy owak... Ale mógł tam być jakiś inny pomysł na życie. Mógł być inny pomysł na życie, no ale ponieważ nie było magnetosfery, niskie przyciąganie grawitacyjne, także ta atmosfera mogła zostać po prostu zdmuchnięta. No i teraz tam jest ciężko żyć. Czyli to Słońce wcale nie jest taką przyjazną gwiazdą, bo my tak sobie malujemy to słoneczko, te ładne kolory. Żółte słoneczko z promykami, to jest trochę potwór jednak. To zależy, jak na to patrzeć, bo gdyby nie Słońce, to by nie było życia na Ziemi. Oczywiście, że tak. Ja też uważam, że Słońce jest nadzwyczaj przyjazną gwiazdą. Zresztą, myśmy się fantastycznie przystosowali do życia w towarzystwie Słońca. Zastanawia się pani, dlaczego faceci, którzy kładą asfalt, mają takie żółte fraczki na sobie, takie żarowiaste. Faceci zwykle chodzą z gołymi klatami, mają spalone plecy, panie profesorze. No to jest to jakaś hipoteza, którą można rozważać, ale prawda jest taka, że po prostu gro energii emitowanej przez Słońce przypada na ten żółto-zieloniasty, żarowiasty pas długości fali. Pan, nasze oko pan mówi o tych, którzy stosują BHP. Tak. Najpierw jako minerały, potem jako pierwotniaki, potem przez jakieś tam dinozaury i wszystko inne po kolei, wykorzystujemy ten... To pasmo długości fal, którego jest najwięcej. I stąd reagujemy najlepiej na żółto-zielone światło. Więc my żyjemy ze Słońca, na koszt Słońca, z energii Słońca i jesteśmy znakomicie przystosowani. I ja jestem przekonany, że Słońce nam nigdy nie wytnie żadnego numeru, czyli te wszystkie hollywoodzkie opowieści typu super rozbryst na Słońcu. Zaraz poproszę kolegę o komentarz do mojej wypowiedzi, bo może się mylę. Super wybuch na Słońcu zmiata Ziemię, tylko bohaterski ojciec szukający swojego syna, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. No tak, dokładnie się z tobą zgadzam. I też warto uświadomić słuchaczy, że Słońce tak naprawdę, mimo tego, że my mówimy tu ciągle o wybuchach, wyrzutach, to jest bardzo spokojna gwiazda. Gdyby Słońce odsunąć od nas na odległość taką typową jak gwiazdy, to byśmy praktycznie nie zaobserwowali żadnych zmian. Byłaby to gwiazda stała. A trzeba uświadomić też, że jest mnóstwo gwiazd, które naprawdę są wybuchowe, są to supernowe, gwiazdy nowe, gwiazdy bardzo szybko zmienne, jakieś aktywne. Także to są dopiero potwory, te gwiazdy. Czyli tak, Słońce jest aktywne, ale nie jest przesadnie aktywne. Wrócimy jeszcze do tego, jak ono się ma w porównaniu z innymi gwiazdami. Ale
jest i ma wpływ na to, co się dzieje na Ziemi. I teraz chciałabym porozmawiać o projekcie ROSI, który tutaj będzie powstawał w Uniwersytecie Wrocławskim, w który panowie są zaangażowani. Przede wszystkim pan profesor Paweł Rudawy jako kierownik. Co to takiego będzie? Ale ja myślę, że to jeszcze... Sorry. Proszę. Trzeba bardzo ważną rzecz powiedzieć. Wszystkie procesy, które zachodzą w Słońcu, o których Arek wspominał, procesy aktywne, nie tylko wpływają na zjawiska biologiczne i klimatyczne, ale to, co on powiedział, wpływają również na zjawiska technologiczne, na proces, na naszą aktywność technologiczną. Na przykład wpływają na nawigację, na łączność, aż do blackoutów. Stąd całkiem na poważnie, w tej chwili czołowe potęgi gospodarcze, ekonomiczne i militarne, Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska jako organizacje przeznaczają gigantyczne, dosłownie gigantyczne, liczące w miliardach dolarów sumy na tak zwaną świadomość kosmiczną. Na to, by w sposób ciągły monitorować stan pogody kosmicznej, aby zawczasu przewidzieć sytuację, kiedy pewne aspekty działalności technologicznej, przesył energii liniami napowietrznymi, rurociągi, łączność, nawigacja, zwiad i tak dalej, będą zakłócone lub niemożliwe. Stało się jasne, że jest to po prostu sine qua non przeżycia. Oczywiście, ja tylko dodam, że w kontekście rozwoju technologii i tego, że na przykład na orbitach mamy mnóstwo satelitów, no Starlinki, to są setki czy nie tysiące satelitów, tutaj właśnie w kontekście projektu ROSI właśnie ten wpływ pogody kosmicznej i Słońca, mimo że jesteśmy chronieni, to jest jednak, te urządzenia są coraz bardziej czułe, coraz bardziej delikatne i ten wpływ jest coraz większy, może być coraz większy. Jako przykład podam tylko, że w przypadku burz geomagnetycznych następuje oscylacja atmosfery, atmosfery na przykład, zmienia się gęstość wysokich warstw atmosfery i zmieniają się orbity satelitów, dlatego to wymaga ciągłej korekcji czy planowania tych satelitów tak, żeby te satelity nie zmieniły tych orbit, nie były na kursach kolizyjnych, dalej, żeby satelita geostacjonarny, który wysyła do państwa telewizję, kanały, żeby on był w jednym miejscu na niebie, a nie przesuwał się. To wszystko jest naprawdę bardzo skomplikowane i w tym kontekście ta świadomość tego wpływu jest bardzo ważna. No i właśnie są te projekty, o których powie mój kolega właśnie. No i kilka lat temu, mając właśnie świadomość, że te problemy są niezwykle aktualne i istotne, myśmy zaproponowali ESA prowadzenie monitoringu promieniowania radiowego, który jest jednym ze wskaźników poziomu aktywności. To są takie wybrane pasma, jedno takie używane już od lat tuż po wojnie II światowej, pasmo 10,7 cm, teraz jeszcze inne w pasma wchodzą. Zmiany tego sygnału radiowego ze Słońca są bardzo dobrym wskaźnikiem ogólnego poziomu aktywności. Wtedy ESA nie była zainteresowana naszym projektem, ale po roku ogłosiła konkurs dokładnie zgodnie z założeniami naszego projektu. No oczywiście myśmy się zgłosili do tego konkursu wraz z poznańską firmą ITTI i takie nasze konsorcjum Uniwersytet Wrocławski, firma ITTI, zawarto umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na monitorowanie emisji radiowej Słońca w pasmach 10,7-30 cm z perspektywą, że zbudujemy sieć 24-godzinną, 7 dni w tygodniu, gdzie nasz ośrodek obserwacyjny w Białkowie byłby taką stacją wiodącą dla całej Unii Europejskiej. Bo to nie tylko w Białkowie będzie takie urządzenie monitorujące, tak? Białkowo pod Wrocławiem. Zaczniemy od Białkowa, no ale globus jest okrągły. Więc stąd będziemy musieli z czasem rozbudować sieć również o stacje rozmieszczone w innych miejscach globu. Na szczęście, choć może epoka kolonialna nie jest najbardziej świetlanym rozdziałem historii cywilizacji, pewne pozostałości dominiów francuskich i angielskich umożliwiają ustawienie na gruntach przynajmniej stowarzyszonych z Unią Europejską wokół równika kilku stacji obserwacyjnych można takie obserwacje prowadzić. I Unia Europejska widzi w ten sposób możliwość pozyskania informacji, która będzie wykorzystywana nie tylko w ogólnych badaniach naukowych, ale jako early warning, czyli takie natychmiastowe ostrzeżenie.
uwaga, co się dzieje na Słońcu, jest jakieś zjawisko, gdzie gwałtownie rośnie nam sygnał. Nie mam pojęcia, na czym ma polegać ten system ostrzegania, skoro już to dotarło, skoro możemy to zarejestrować. Ale to nie jest ściana zupełnie pionowa. Gradient sygnału, na przykład narastanie poziomu zaburzeń pola magnetycznego, czy dojście CME po promieniowaniu radiowym, często to jest nawet doba. Jest czas. To, co Arek mówił przed chwilą, to na przykład rozgrzewanie jonosfery i spadki satelit, co się zdarzało, to jest bardzo szybkie na przykład, ale też jakiś czas jest. Więc ostrzegamy, uwaga, zaczyna coś się, prawda? W szczególności to będą przejmowały jednostki rządowe, jednostki wojskowe, unijne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i co trzeba, żeby takie prowadzić badania? Po pierwsze, trzeba mieć miejsce, gdzie jest cicho. My sobie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy zanurzeni w oceanie zaburzeń elektromagnetycznych. Komórki, wiatraki, pociągi, fermy, stary traktor, wszystko razem. Sieje tak, że wybija bezpieczniki w odbiorniku. Białków jest niesamowitą enklawą, gdzie poziom zakłóceń elektromagnetycznych jest jeszcze bardzo, bardzo niski. Nie ma tam kolei, nie ma tam przemysłu, nie ma tam ferm wiatrowych. Nie ma zasięgu komórkowego? Tylko telefony komórkowe. Ale one są w pasmach, czyli można je ominąć, bo one sieją oczywiście w wąskich. Dlaczego? No bo sianie na boki to jest strata energii, a za energię operator musi płacić. Ale to proszę powiedzieć w takim razie, po co nam taki system europejski? Czemu nie możemy się, nie wiem, zapytać Amerykanów? Możemy, ale jak powiedział towarzysz Lenin, dawieriajno prawieriaj, lepiej mieć swoje. Rozumiem. A pan jak to widzi, panie profesorze Barliwski? Może uzupełnię kolegę, bo jak on będzie działał? No więc tak jak powiedział kolega, ten system ma na celu wczesne wykrywanie takich potencjalnie niebezpiecznych zjawisk. I tutaj już też wspomniał, że owszem, światło do nas leci i promieniowanie elektromagnetyczne leci bardzo szybko, ale są cząstki wysłane ze Słońca, które mogą do nas lecieć znacznie dłużej, nawet do jednego, dwóch dni. I to one mogą powodować te największe potem zagrożenia właśnie i wprawiać tą naszą magnetosferę w taki stan dynamiczny. I tutaj nasz zespół teraz, kierowany przez kolegę, pracuje właśnie nad algorytmem, który ma na celu wykrywanie bardzo szybkie takich wzrostów, bo my badamy promieniowanie radiowe, czyli te fotony docierają do nas w ciągu tych 8 minut, ale na tyle wcześniej, że możemy przewidzieć albo, nie wiem, ostrzec potencjalne, nie wiem, służby czy systemy, że będzie w najbliższych godzinach czy w kolejnym dniu jakieś zaburzenie, które może spowodować... Czyli szukacie wzorów w tych pierwszych sygnałach, takich prawidłowości, które będą wskazywały z dużym prawdopodobieństwem, że może dojść do czegoś groźnego, tak? O to chodzi. To też, bo oczywiście my będziemy również monitorować przebieg tych zjawisk, bo nie tylko chodzi o samo ostrzeganie, ale to jest też bardzo wydajne narzędzie, które umożliwia na przykład zastępowanie brakujących danych dotyczących strumienia energii docierających ze Słońca w przypadku, kiedy brakuje, przez pewne aproksymacje związane właśnie z poziomem emisji radiowej. A więc ma zastosowanie w klimatologii, w meteorologii. Badanie z wysoką zdolnością rozdzielczą czasową i spektralną tych sygnałów umożliwia poznanie wręcz miejsca, gdzie dane zjawisko zachodziło, na jakiej głębokości w atmosferze, jaki był przebieg tego. Więc nie tylko będziemy czymś w rodzaju wieży strażniczej, która wypatruje ognia, ale my również mamy zamiar aktywnie włączyć się w badania, jak ten ogień płonie, jakie zjawiska tam zachodzą. Tutaj Arek wspominał o rekonekcji magnetycznej, prawda? O zmianie energii zgromadzonej w niepotencjalnych polach magnetycznych w inne formy energii. Chcemy poznać te procesy, jak to się dzieje. Czyli to będzie też projekt naukowy, nie tylko ostrzegawczy. Tak, my planujemy połączyć właśnie tą służbę dla ludzkości tak zwaną, właśnie z tym, żeby wykorzystać te dane do analizy, do badań naukowych, właśnie tych zjawisk aktywnych już na samym Słońcu. Bo my możemy zdalnie na podstawie właśnie tych parametrów tego promieniowania badać te zjawiska, określać właśnie wysokości i inne ciekawe. Ale
ale to jak będzie ten system ostrzegania, to co będzie można zrobić? No jest się operatorem jakiegoś tam satelity, który sobie lata. No i dostajemy informacje, Rosji będzie informował, słuchajcie, szykuje się coś niebezpiecznego. No to co może zrobić taki operator? No może to przykład wyłączyć zasilanie w niektórych satelitach. Dlatego, że jeżeli coś jest bez zasilania, no to jest o wiele mniejsza szansa, że zostanie uszkodzone. Chociaż niekoniecznie. No to już jakby nie należy do nas to działanie. To już będą odpowiednie centra, które będą tym wykorzystywały te dane i potem robiły z tego pożytek odpowiedni, żeby uchronić właśnie różne systemy. Mówią panowie, że ten projekt będzie wykorzystywany również naukowo do badania tego, co się dzieje na Słońcu. To ile my jeszcze o Słońcu nie wiemy? Bliska nam gwiazda, no wydawałoby się, że się panowie uśmiechnęli teraz obaj. My o Słońcu dużo nie wiemy i najmniej wiemy o jego wnętrzu. Dlatego właśnie nie potrafimy przewidzieć cyklów aktywności i tak dalej. Ale tutaj właśnie nawiążę, tak jak pani mówi, ten projekt będzie służył właśnie nauce. Idea właśnie badań polega na tym, że tworzy się różne grupy, różne projekty, które właśnie działają wspólnie i których celem jest właśnie zrozumienie jak najlepsze tego, co się dzieje na przykład w kosmosie, we wszechświecie. I właśnie tutaj też chciałem wspomnieć, że w naszym instytucie jest też inny projekt, taki duży projekt, tak zwany inkubator doskonałości naukowej, który będzie ściśle współpracował między innymi z projektem ROSI. Ten inkubator jest poświęcony właśnie badaniu aktywności Słońca i gwiazd, czyli dokładnie to, z czym jest związany projekt ROSI. Takie projekty mają na celu właśnie zrozumienie tego. I tutaj kolega zaraz pewnie Paweł dopowie, czego my o tym Słońcu nie wiemy. My wiele rzeczy nie wiemy. Bardzo wielu rzeczy. Ja tutaj można zrobić długą listę. Nie wiem. To prawda, dlatego taką radość wywołało na naszych twarzach pani redaktor pytanie, bo rzeczywiście nie wiemy więcej niż wiemy oczywiście. Natomiast taką typową metodą działania nauki w takiej sytuacji jest próba polowania z nagonką. To znaczy rzeczywiście łączymy wtedy wyniki uzyskiwane przez różne programy badawcze. Podobnie nikt już nigdy nie pracuje w ten sposób, że na przykład siedzi sam przy teleskopie i zrobi z tego naukę. To są zawsze międzynarodowe, wieloaspektowe, wieloinstrumentalne zespoły badawcze i dopiero budując taki data cube, czyli taki zestaw danych, które pod różnymi aspektami dane zjawisko wizualizuje, przedstawia. Potrafimy chociaż zbliżyć się do odpowiedzi, jak to działa. Już pomijam problemy techniczne, rozdzielczości, zasobów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc do teraz jest tak, że nawet w tak fundamentalnych zagadnieniach jak prognozowanie rozbłysku słonecznego, często bywa tak, że doświadczony obserwator, patrząc na konfigurację pól magnetycznych na powierzchni fotosfery, ma lepsze wyniki w przewidywaniu rozbłysku niż jakieś bardzo wyszukane algorytmy. Są to tak skomplikowane procesy, że nie potrafimy ich zrobić. Nie potrafimy nawet do końca. Kolega jest wybitnym specjalistą w transferze promieniowania. Oj, nie przesadzam. No, Państwo widzieli teraz minę profesora Berlickiego. Jeżeli by pani chciała się spytać, no dobrze, tu wisi taka chmurka protuberancji, ona sobie świeci. Proszę mi wyjaśnić, tu jaki jest ogórkowaty blob materii, tu drugi taki, jak one wzajemnie, no to obliczeniowo jest to po prostu koszmar. No słyszę, co ja będę mówił. Ale to co, na tym Słońcu jest jakiś chaos taki totalny? Nie, nie jest chaos, ale nie wiem, czy pani widziała kiedyś protuberancję słoneczną. Nie wiem. No albo właśnie. Widziałam, tylko nie no, wiem, że tak się nazywa. Na przykład podczas zaćmienia Słońca jest ciemno, widać tylko taki okrąg w kolorze powiedzmy różowo-czerwonym i tam takie wiszą chmury, takie chmurki czerwone nad tym. No plazma, po prostu plazma słoneczna wisi sobie. I do tej pory nie wiadomo, dlaczego ona wisi, a nie spada. Jest 15 różnych modeli pól magnetycznych, które niby ją podtrzymują, ale tak naprawdę to wszystko jest są modele, nie ma tego jak zweryfikować, no przecież tam nie jesteśmy, nie mamy takich przyrządów, które by mogły nam, nie wiem, pokazać jak te linie sił pola magnetycznego tam się układają. I takich przypadków jest mnóstwo. No, to jak już wspomniałem, najmniej wiemy o wnętrzu Słońca. A mamy jakiś pomysł, co w tym wnętrzu jest? No pomysł mamy. Ale tutaj warto jeszcze wspomnieć akurat to, co powiedział kolega, że nie wiemy, jaka jest konfiguracja pól magnetycznych w koronie. Właśnie teraz znowu Unia Europejska przystępuje do budowy monstrualnego 4-metrowego teleskopu słonecznego, European Solar Telescope, który ma właśnie odpowiedzieć po raz pierwszy na pytanie, jaka jest konfiguracja pól magnetycznych w koronie słonecznej, w atmosferze Słońca. Podobny behemot w tej chwili już działa na Wyspach Hawajskich i podobną machinę budują Chińczycy oczywiście.
Oczywiście. A jakże. Ale po prostu nagle się okazało, że przewodnictwo w dziedzinie nauki jest nowym polem współzawodnictwa międzynarodowego. Ale teraz moja wyobraźnia została zawładnięta tym pytaniem, co może być we wnętrzu Słońca. To ja muszę wiedzieć, jakie są pomysły. No tak, wiemy dobrze, że we wnętrzu Słońca następuje produkcja energii, dzięki której to Słońce świeci, no czyli w reakcje termojądrowe. Czyli mamy jądro słoneczne, gdzie mamy zamianę wodoru w hel w drodze syntezy. No potem ta energia jest transportowana. Czyli do powierzchni, tak? Do powierzchni Słońca oczywiście. No jądro jest jądrem promienistym, czyli taką kulą gazową, plazmową właściwie. Natomiast później do tego transportu włącza się dodatkowy mechanizm. No bo jaki jest mechanizm transportu energii cieplnej na przykład? Są trzy mechanizmy. Przez promieniowanie, przez przewodnictwo i przez konwekcję. Promieniowanie to nas Słońce grzeje. Przewodnictwo, tak dotkniemy, nie wiem, łyżkę wsadzimy w gaz na palni, czy smażymy coś na patelni, to łyżka się robi gorąca. A konwekcja to jest właśnie na przykład nad grzejnikami, które mamy w domu. I właśnie w pewnym momencie od tego jądra, w odległości od tego jądra włącza się dodatkowy ten mechanizm konwekcji, który pomaga tą energię transportować do powierzchni. No konwekcja to jest bardzo turbulentne zjawisko i takie gwałtowne. Natomiast kolega może więcej o tym powie, ale między tą strefą konwektywną a promienistą jest bardzo tajemnicza taka tak zwana tachoklina, o której to już nie wiem, czy cokolwiek wiadomo. Czy wiadomo coś, są różne oczywiście modele. No i w każdym razie ja bardziej do tej powierzchni dojdę. Ta turbulencja, jakby ta energia dochodzi do powierzchni Słońca, czyli do... Znaczy nie ma powierzchni Słońca, bo Słońce to jest kula gazowa oczywiście, ale to jest takie umowne, taka przenośnia. Ta umowna powierzchnia Słońca, czyli fotosfera, tam ta energia jest jakby, tam się kończy formalnie to Słońce, znaczy nie kończy się. No tak widzimy ostrą granicę, ale to wynika z pewnych procesów fizycznych, że my widzimy to jako ostry koniec jakby tej kuli słonecznej. No a tym przejawem konwekcji są właśnie granulacja, czyli taka turbulencja na powierzchni tej fotosfery, czy w obrębie tej fotosfery i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, wnętrze Słońca, no to ja ogólnie powiedziałam, ale to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Ale jednocześnie cudownie proste, bo to w zasadzie jest taka przyjazna bomba wodorowa. Przyjazna bomba wodorowa, bardzo dobrze brzmi. Przyjazna. No dobra, ale to skoro nie możemy tam zajrzeć do wnętrza tego Słońca, nie możemy tam nic sprawdzić, no to skąd możemy wiedzieć, jak to tam działa? Częściowo możemy. Po pierwsze, już istnieją teleskopy neutrinowe, które na razie pokazują nam, co prawda, taki sprytnie troszkę rozmyty taki znaczek, ale widać przynajmniej, że z tej strony leci. Po drugie, mamy astereo i helioseismologię, czyli metodę pośredniego badania rozkładu temperatury i gęstości, a więc prędkości dźwięku tak naprawdę, we wnętrzu gwiazdy na podstawie analizy rozkładu oscylacji widomej powierzchni. Brzmi to dość skomplikowane. Ale czy to jest coś podobnego, co nam pozwoliło ustalić, jaki jest skład wnętrza Ziemi? No też dzięki sejsmologii chyba to uznaliśmy. No dokładnie, to jest ta sama, praktycznie ten sam mechanizm, ta sama metoda, tak, tylko że w przypadku Ziemi tutaj mierzyliśmy rozchodzenie się fal w globie ziemskim, natomiast na Słońcu robimy to samo, tylko że w plaźmie, w kule. No tak, bo to wszystko jest pośrednie jednak. No. Pośrednie i dodatkowo nie możemy sięgnąć zbyt głęboko, dlatego samo jądro jest dla nas to prawda, ale już pewne podstawowe informacje mamy i to mamy absolutną pewność, że jeżeli coś wiemy, to wiemy, jak działa gwiazda, dlatego że po prostu gdybyśmy byli gdzieś w mrokach niewiedzy, to byśmy po prostu nie potrafili zbudować tak precyzyjnie pasujących modeli gwiazdowych. Czyli krótko mówiąc, w jądrze mamy kocioł czarownic, 153 gramy na centymetr sześcienny, plazma zgnieciona w gęstości większej niż uran czy ołów, temperatura 15,7 milionów kelwinów, proszę sobie wyobrazić, i ciśnienie 300 miliardów atmosfer. W takich warunkach mamy stabilną reakcję termonuklearną, mniej więcej 4 miliony ton materii w ciągu każdej sekundy jest zamieniane w energię. Słońce w ciągu każdej sekundy traci 4 miliony ton masy tylko dlatego, że świeci. Pomijam jeszcze utratę na wiatr słoneczny. Potem ta energia przesącza się do powierzchni przez tak zwaną warstwę promienistą i w pewnym momencie z powodu spadku stopniowego temperatury nieprzeźroczystość tej materii na tyle wzrasta, że już cały strumień energii nie jest w stanie przepchać się przez promieniowanie. Właśnie w okolicach wspomnianej przez kolegę tachokliny musi się włączyć dodatkowy mechanizm. Ten mechanizm obserwujemy w garnku z mlekiem. Gorąca materia rozgrzana od spodu wypływa, zastępując na miejscu górze chłodną, która spływa z kolei z dołu. I to nazywamy konwekcją. I mamy kipienie. I ten cudowny kocioł we wnętrzu gwiazdy, napędzając konwekcję, jednocześnie napędza,
ponieważ jest to rotujący obiekt, rotację różnicową, przepływ południkowy. Zostawmy te tematy na chwilę. W każdym razie to są ingrediencje, które umożliwiają uruchomienie tego dynama magnetohydrodynamicznego w Słońcu, które prawdopodobnie gros swojej akcji wzmacniania pola właśnie daje w okolicach Tachokliny. Może troszkę nad Tachokliną, może troszkę pod Tachokliną. Jeżeli sobie wyobrazimy Słońce jako takiego stworka Michelin, składającego się z opon, ktoś go stuknie samochodem, to mu się każda oponka kręci z inną prędkością. I Słońce też nie wiruje jak jabłko na sznurku. Czyli ciało sztywne. Każdy punkt nie wiruje z tą samą prędkością kątową. W przypadku Słońca zewnętrzna warstwa, ta, o której kolega wspominał, warstwa konwektywna wiruje w ten sposób, że plazma w okolicach równika obiega Słońce raz na 25 dni, a w okolicach bieguna raz na 35 dni. Znacznie wolniej. I teraz ja nie wiedziałam. To my nazywamy rotacją różnicową. O, pani, dlatego zaczęłam myśleć, jak to jest możliwe? Przecież tam jest starcie, tam jest opór, to się powinno wyrównać. No tak, ale ten kocioł termonuklearny cały czas dostarcza energię, która między innymi napędza konwekcję, a ponieważ to jest rotujący obiekt, pojawia się siła Coriolisa i wzbudza nam te wszystkie procesy. I teraz kosztem energii reakcji termonuklearnych mamy nie tylko światło, które nas ogrzewa, ciepełko, które nas ogrzewa, ale również mamy te wszystkie zjawiska magnetyczne. Rozciągana linia pola magnetycznego może być świetnie przybliżona przez rurę gumową. Im bardziej ją rozciągamy, tym bardziej gromadzi ona w sobie energię. I kosztem tych ruchów rotacji różnicowej te linie pola magnetycznego są naciągane, przez to wzmacniane, pojawiają się obszary aktywne, o których Arek mówił, pojawiają się w nich rozbłyski, całe to zoo zjawisk aktywnych. A ten kocioł termonuklearny działa cały czas, ale procesy rotacyjne, pola magnetycznego Słońca odbywa się z określoną prędkością. Stąd pojawiają się okresowości. Na przykład cykl aktywności magnetycznej Słońca ma ten typowy, podstawowy, te 11 lat, to ten cykl Schwabego, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy. Wszystkiemu winna jest rotacja Słońca. Gdyby Słońce nie rotowało, to by nie było tych wszystkich, to by było spokojną, symetryczną kulą. Wszystko by się działo symetrycznie. Natomiast ta rotacja plus ta w kombinacji z tą energią, z produkcją energii termojądrowej powoduje te wszystkie skomplikowane procesy wewnątrz Słońca. I tylko wspomnę, że ta tachoklina to jest taka tajemnicza warstwa pomiędzy tą strefą promienistą a konwektywną. Dlatego, że strefa promienista, czyli samo jądro Słońca, ono rotuje jak bryła sztywna, jak takie jabłko właśnie mniej więcej. Czyli prędkość kątowa każdego elementu jest taka sama. Natomiast właśnie strefa konwektywna, czyli to, co jest bardziej na zewnątrz i to, co widzimy na powierzchni, bo my widzimy końcówkę strefy konwektywnej, fotosfera już nie rotuje, jak była sztywna. Więc proszę sobie wyobrazić, jak na tej cienkiej tachoklinie, jakie tam są siły, jakie tam panują. Ale gdzie ona jest? Jak głęboko jest w tym Słońcu? W okolicy 0,3 tak, w dół. Promienia Słońca. My zawsze liczymy od środka 0,7. Tak, dokładnie. Okay. Dlatego Arek tak się zamyślił. 0,7, odległości 0,7 promienia Słońca, czyli no pod powierzchnią Słońca. A jednocześnie mówią mi panowie, że Słońce jest dość spokojną gwiazdą w porównaniu z innymi. Tak, w skali gwiazdowej. No tak, to zgadzam się. No to jest spokojną. No nie ma tutaj wybuchów typu wybuchów supernowych. Proszę sobie wyobrazić, że są gwiazdy, których pole magnetyczne jest tysiące razy silniejsze, czy nawet setki tysięcy. To są gwiazdy kompaktowe, to są jakieś gwiazdy aktywne, gwiazdy neutronowe. To oczywiście to są nietypowe. To już ekstrema. To są już ekstrema, ale są też gwiazdy, powiedzmy, klasyczne, których następuje produkcja energii, które też wykazują się dużo większą aktywnością, nawet typu słonecznego. Bo tu właśnie nawiązujemy do badania aktywności gwiazd, ale aktywności magnetycznej gwiazd, czyli właściwie podobnej o charakterze, jaka występuje na Słońcu, ale na gwiazdach. A tam mogą dziać się rzeczy o wiele bardziej skomplikowane i o wiele bardziej energetyczne. No tak, ale warto... nasze Słońce to już jest taka gwiazda dojrzała i stateczna, bo kiedy była młoda, u Titauri, albo była bardzo młodą gwiazdą, to wirowała jak szalona. Okres rotacji był tak dużo krótszy. Młodości, proszę pana. I wtedy to pole magnetyczne tam były takie, daj Panie Boże, każdemu rozbłyski na pewno były monstrualne. No, na pewno były monstrualne, ale
na gwiazdach, które obserwujemy na niebie, no być może to jest też częściowo efekt selekcji obserwacyjnej, ale widzimy rozbłyski, które mają energię rzędu dziesiątek tysięcy razy większą niż na Słońcu. Tak zwane tego byśmy nie przeżyli. Tak zwane super flares właśnie, dla których być może właśnie taka ziemska magnetosfera nie byłaby na tyle mocna, żeby nas uchronić. Ale tam po prostu nie ma na pewno cywilizacji, więc nie ma właśnie o czym mówić. I to jest też projektem, to jest też właśnie tematem tych naszych innych projektów, badanie właśnie aktywności tych gwiazd i w porównaniu do Słońca i znajdowanie analogii i różnic. Działa, jeżeli, a wierzymy w to, że działa, teoria Einsteina, prawda, nie będzie lotów do innej galaktyki, nie będzie wojen gwiezdnych, nie będzie mnie strasznie mieczy. Zasmuca, wie pan. Więc tak ostatecznie to mnie tak potwornie to przybija, że nie dolecimy do żadnej, nawet najbliższej nam gwiazdy. Ale zaraz, to jeszcze tunele czasoprzestrzenne, jakieś portale, no, także to tak, jeszcze tak. 100 lat temu też ludzie myśleli, że wszystko odkryli, a nie wszystko odkryli. I tu jest pewna głęboka myśl, bo proszę zwrócić uwagę, że my mówimy o fizyce, a Ryk teraz wspomniał o metafizyce. W sensie bardziej ogólny, nieznane mam jeszcze rozwiązania, które nie są wykluczone, są możliwe. My ich możemy jeszcze nie znać, nawet nie możemy nie rozumieć w ogóle podstaw, że one mogą istnieć, ale one mogą być. Zachowuje tak. Daleko idący sceptycyzm. No na przykład, prosty przykład, ciemna materia, czyli materia, która jest, wiemy, że jest w naszej galaktyce, która stanowi 90% masy naszej galaktyki i nikt jej nie widzi. Ale może to jest, może i nie ma, może po prostu nasze teorie fizyczne są niewłaściwe. Są też takie koncepcje, tak. Były, no odkrywano różne pierwiastki na Słońcu, potem się okazywało, że to są znane pierwiastki, tylko nie wiedzieliśmy, jak promieniują. No także ja się jeszcze nie wiem, czy w najbliższej przyszłości, ale można się spodziewać. Się przelecisz w drugiej galaktyce. Nie, no ja właśnie nie chciałem już tego wspominać, że nie dożyję tego, ale... Nie, no problem polega zawsze na tym, że możemy operować tylko tym aparatem myślowym, prawda, który już jest jakoś ugruntowany, bo reszta to są jeszcze zupełne hipotezy. Więc jeżeli fizyka einsteinowska jest tą fizyką, która opisuje realne naszego wszechświata, no to jesteśmy uwięzieni w bańce o promieniu może 10 lat świetlnych, może 15. To zależy, i tak ambitnie. Jak bardzo będziemy zdeterminowani, nie, to i tak żeby ambitnie, lecieć. Tak. Ale nie ruszymy się i w tej bańce nie ma życia. Oczywiście, my możemy, po pierwsze nigdy nie polecimy, bo nigdy nie znajdziemy chyba, znaczy nigdy, no może, nie znajdziemy silnika, który nas rozpędzi do prędkości, bliskiej prędkości światła. Wtedy oczywiście czas, jak to się mówi, płynie wolniej. To dla nas może być to 2 lata, ale już nie będzie gdzie wracać. To bez sensu, nie ma gdzie wrócić. Sensu. Proszę sobie wyobrazić, że polecieliśmy z prędkością świata na gwiazdę odległą o 2000 lat świetlnych. To nawet w skali galaktyki jest tuż. Lecimy 2000 lat w jedną stronę, ziemskich lat. Ja no nie tak, mówię tak, o wieku, bo tam na statku inaczej. I wracamy 2000 lat. To jest tak, jakby Ramzes II wysłał łódź trzcinową do Ameryki, żeby sprawdziła, co jest w Ameryce i ona właśnie teraz wróciła do Egiptu. No a więc powiedzmy, że ten astronauta właśnie się nie zestarzał i wraca do cywilizacji po 4000 lat. Jest zupełnie obcy. No nie wróciłby, bo kto by go tutaj przyjął. Obcego? Nie, ale wrócił. Panie to profesorze. To równie dobrze mu tu ufonauta przylecieć. Nie wiem, czy byłby tak ktoś tak hardy, żeby na taką wyprawę polecieć. Czyli co, obiecujecie, że nie będzie żadnego wielkiego rozbłysku, który naruszy naszą magnetosferę? Oby był. To znaczy, oby był na tyle wielki, żeby... Tego się nie spodziewałam. Żeby oczywiście tej magnetosfery nam nie rozwalił i nam nie zagroził, ale żeby jakby uświadomił właśnie społeczeństwom czy organizacjom, że badanie Słońca jest ważne, jest to najbliższa na nam gwiazda i zrozumiejąc dobrze Słońce, możemy tą wiedzę aplikować do innych gwiazd. Bo proszę no, powiedzieć, ile pracek naukowych jeszcze by można napisać? Proszę się nie śmiać, bo tak, Słońce jest laboratorium tutaj pod nosem. Co prawda 150 milionów kilometrów od nas, ale... Ale tutaj to nie jest daleko. To jest jedyna gwiazda, której widzimy powierzchnię. No możemy to wszystko. My w tej chwili właśnie dyskutujemy na temat rozbłysków słonecznych. Tylko że co my widzimy? Kropkę, punkt i nic nie widzimy. Możemy sobie wyobrazić, jak ale to ja wygląda. Ale ja pytam, czy będzie taki rozbłysk, który zniszczy cywilizację? Nie. A nie. Nie. To mogę dać pani na piśmie gwarancję. Nic mnie to nie kosztuje. No bo jak już zniszczy tę cywilizację, to dziękuję, do widzenia. Tak, nie znajdę pana. Słońce jest gwiazdą na tyle już poznaną i przewidywalną, że w rozsądnych granicach prawdopodobieństwa możemy zagwarantować, że żadne zjawiska typu rozbłyskowego nie wystąpią na Słońcu, które mogłyby zagrozić istotnie cywilizacji ziemskiej.
Owszem, za parę miliardów lat to się może zmienić, ale to już jest dość odległa perspektywa. Się inni martwią. Atmosfera ziemska... Zresztą i tak nas Słońce chyba zje już, nie? Atmosfera ziemska ma się wygotować za 1,5 miliarda lat, więc nie ma o czym mówić. Prędzej... No tak, bo Słońce rośnie, tak? Nie? Jaśnieje i rośnie. Prędzej sami się zniszczymy niż Słońce. Zresztą gatunek biologicznie żyje zwykle bardzo długo, więc my już za miliard lat w ogóle nie będziemy występowali. Nie ma opcji, nie ma opcji. I tym optymistycznym akcentem kończąc, bardzo dziękuję panowie profesorowie Arkadiusz Berlicki i Paweł Rudawy, Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo, to była wielka przyjemność. Dziękujemy. Dziękujemy państwu za uwagę. Radio Naukowe. Powiem wam, że to była bardzo piękna wizyta. Ja się bawiłam doskonale. Rozmowę nagraliśmy w budynku dawnego naukowego obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego, charakterystycznie pomalowanego na pomarańczowo-zielono, z obowiązkową oczywiście w takich budynkach kopułą. Bardzo miło wspominam tę gościnę. A ta rozmowa jest jedną z trzech wrocławskich audycji, jakie udało mi się nagrać w ramach podróży Radia Naukowego, na które to podróże mogę sobie pozwolić dzięki wsparciu nieocenionych patronów i patronek, kto ma ochotę jeszcze się dorzucić do takich podróży i dalszego rozwoju podcastu, to zapraszam na patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku zamkniętej, gdzie sobie swobodnie dyskutujemy i opowiadam pewnych kulisach nagrań również. A w wyższych progach są też różne unikalne fanty Radia Naukowego. W kolejnym odcinku, również wrocławskim, będzie o ewolucji języka. Padnie również pytanie, czy gdyby takie dziecko neandertalskie umieścić w szkole na przykład, to czy nauczyłoby się polskiego? Już teraz gorąco polecam, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.